Hej, witam na naszych kolejnych kropkach w paski online. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 2 tygodnie temu bardzo się starałam, żeby obudzić naszego śpiącego Amora i udało mi się. No i muszę przyznać, że troszeczkę tego pożałowałam, ponieważ okazało się, że obudzony Amor to znaczy bardzo, bardzo głodny Amor. I zjadł mi nie tylko bułeczki, ale również pomidorki, pół krzaka bazylii oraz wypił dużo oliwy. No i ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że w takim małym brzuszku zmieściło się tyle jedzenia. No więc postanowiłam przeprowadzić z Wami dzisiaj śledztwo. Oto nasz Amor i jego brzuszek. Oto pomidor. No i tak jak myślałam, jest to po prostu niemożliwe, żeby chociażby jeden pomidor zmieścił się w brzuchu Amora, a było ich znacznie więcej. Dlatego pomyślałam, że można by było po prostu powiększyć Amora i wtedy jest to bardziej prawdopodobne, że zmieściłoby się tam tyle pomidorów, bułek i całej tej reszty. Jest taki sposób, że jeżeli coś przybliża się do kamery, to wtedy to się mocno powiększa, a jeżeli się oddala, to zdecydowanie się pomniejsza. I chciałabym tego spróbować razem z Wami. Oddalamy Amora najdalej, jak się da. Tu jest jego brzuszek. Myślę, że jest tak daleko, jest tak malutki, że go prawie nie widzicie. I przybliżamy. Tak, że brzuch jest tak duży, że nie widać nawet mnie. Więc myślę, że jesteśmy gotowi na pomidorowy test. No i tak jak myślałam, klops. Dlatego, że okazuje się, że pomidor powiększa się razem z brzuchem. A gdyby tak, powiększyć tylko brzuch Amora. Sam brzuch, tak żeby urósł jak balon. Dobra, sprawdźmy to. Wrzucamy 3 pomidory. Teraz bułeczki. Jeszcze bazylia. No i jeszcze oliwa. No i wydaje mi się, że brzuch jest dość spory, ale spróbujmy przymierzyć go do Amora. No, czarno to widzę. Wydaje mi się, że ten brzuch zdecydowanie przerasta tego małego chłopczyka. Nie da się z takim wielkim brzuchem. To jest fiasko. Całe szczęście mam jeszcze jeden pomysł. Oto zjadacz. Pospolity. Taki jak Amor, taki jak ja, jak ty. Zjadacz składa się ze zjadaczki, jęzora, rzędu siekaczy oraz masywnej szczęki miażdżącej. To jest kolacja zjadacza. No dla zjadacza akurat jest to folia, dla Amora myślę, że byłyby to pomidorki i bułeczki. Dla mnie też. Zjadacz podchodzi do swojej kolacji, obwąchuje i bierze kęs. A jak zauważyliście, zjadacz jest stosunkowo malutki, a kolacja jest dość duża. No i myślę, że to jest jakieś rozwiązanie naszej zagadki.
ta wielka folia przez zjadaczkę zjadacza zamieniła się w bardzo małą kuleczkę. To może być jakieś rozwiązanie. Ale myślę, że jeśli chodzi o pomidorki, bułeczki i całą tą resztę, to już musicie sprawdzić sami, jeżeli kiedyś wylądują na waszych talerzach. No a teraz chciałabym, żebyście usłyszeli wiersz, ponieważ pani Dziubińska napisała dla nas kolejny wiersz. Brzmi on tak. Powiększamy radości, pomniejszamy smutki. Czy chcesz więcej uśmiechu, amorku malutki? I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli do wierszyka dołoży się melodię, to powstaje nam taka powiększona wersja, czyli piosenka. I chciałabym, żebyśmy spróbowali taką zrobić. Powiększamy radości, pomniejszamy smutki. Czy chcesz więcej uśmiechu, amorku malutki? Powiększamy radości, pomniejszamy smutki. Czy chcesz więcej uśmiechu, amorku malutki? No i nie wiem jak wam, ale mi na przykład radość przynoszą właśnie piosenki, ale również ten tutaj hibiskus. Ponieważ hibiskus jest takim niezwykłym kwiatem, przynajmniej u mnie tak jest, że hibiskus ma wiosnę przez cały rok i przez cały rok kwitnie. I właśnie tutaj widać taki pączek. I tak się zdarzyło, że niestety jeden z tych pączków odpadł hibiskusowi, ale dzięki temu mogę wam bardzo blisko go pokazać. I taki pączek dla mnie to jest taki pomniejszony kwiat. Czyli kwiat, który jest zamknięty w takiej małej kuleczce, ale z czasem zamieni się w porządny, piękny kwiat. Wygląda to mniej więcej tak, że hibiskus wypuszcza pączek, taki mocno ściśnięty, i z dnia na dzień pączek się otwiera i zaczyna ukazywać się piękny, czerwony kwiat, który właściwie dość mocno przypomina tę chustkę. I jeżeli za 2 tygodnie kwiaty jeszcze będą na hibiskusie, to obiecuję wam pokazać. I na zakończenie mam dla was jeszcze takie zadanie, żebyście poszukali w domu takich przedmiotów, które właśnie można zmniejszyć i powiększyć. Albo tylko zmniejszyć. Na przykład takich jak folia aluminiowa, którą bardzo łatwo jest zmniejszyć. Natomiast próba powiększenia takiej folii, no to jest dość trudna sprawa. Ale takie rzeczy jak chustki, czy nie wiem, może ciasto? Możecie poszukać takich rzeczy w domu i zobaczyć, co da się pomniejszyć albo powiększyć. Do zobaczenia, cześć!